W tym ćwiczeniu chcę uzyskać efekt pracy nad mięśniami, które prostują głowę, ściągają obręcz barkową do tyłu, czyli w tym również łopatki. Kładę się na plecach, nogi podciągnięte pod siebie, kolana zgięte około 90 stopni, pięty wbite w podłogę, tak na 10% siły. Teraz, jeśli tutaj tworzy mi się naturalnie lordoza kręgosłupa lędźwiowego, to zostawiam ją tak jak jest, niech plecy będą neutralnie. Ok. Łokcie blisko przy ciele. Gumę rozciągam na 30 do 50% siły. To ma być mocno odczuwalne. Dociskam z tą samą siłą łokcie do podłogi i dokładnie z tą samą siłą wciskam potylicę w matę. Jeśli chodzi o głowę, jeśli ktoś ma problemy z kręgosłupem szyjnym i chce po prostu popracować nad wzmocnieniem mięśni, tej siły w tym wypadku można użyć trochę mniej. Dociskanie łokci, głowy, stopy dociśnięte piętami, ale tutaj z kolei na 10% i plecy ułożone neutralnie. W tej pozycji leżę sobie około minutę, dwie, nawet trzy i staram się spokojnie oddychać. Zwracam uwagę na to, które mięśnie są aktywne, a które partie ciała się dostosowują i zaczynają się rozluźniać. Napięcia mają być tylko między łopatkami, z tyłu barków i mięśniach karku.